W zeszłym roku świętowano 50-lecie firmy Amtrak. Aby uczcić to wydarzenie, na lokomotywie numer 662 naklejono logo gry Train Sim World 2 i lokomotywę wprowadzono do gry. Dziś przejedziemy się tą maszyną i zobaczymy, jak ta szybka lokomotywa sprawdza się podczas jazdy. Zapraszam wszystkich serdecznie na pokład. Hejka wszystkim! Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż zwykle. Wyjeżdżamy z Niemiec i patrzymy, co mają inne państwa do zaoferowania. Dzisiaj jesteśmy w USA na tak zwanej linii Northeast Corridor. Linia ta prowadzi do Bostonu i właśnie w tym kierunku też będziemy jechać. Wejdźmy na pokład lokomotywy, zajmiemy miejsce za sterami, przygotujmy maszynę do jazdy, podejmijmy pasażerów i zobaczymy, co nasza dzisiejsza przejażdżka przyniesie. Musimy bardzo uważać ze względu na to, że ta lokomotywa jest dość szybka i ta lokomotywa też ma dość, jak dla mnie, słabe hamulce. Już nieraz przestrzeliłem stację, także dzisiaj na pewno będzie wesoły przejazd. Dobra, przygotujmy lokomotywę do jazdy. Najpierw włóżmy nastawnik kierunku jazdy na swoją pozycję. Ustawmy w pozycję naprzód. Tutaj są trzy literki EFD, czyli forward. Teraz musimy ustawić hamulec na pasażerski. Dzięki temu będziemy mogli tą lokomotywą przede wszystkim ruszyć. Musimy teraz otworzyć drzwi, ale niestety nie wiem, w którym miejscu jest tutaj guzik do otwierania, dlatego otworzymy za pomocą guzika tabulator. W tym momencie jeszcze uaktywnimy reflektory do jazdy w dzień. Trzy reflektory białe mamy. Powiem wam szczerze, że ta lokomotywa naprawdę fajnie wygląda. Bardzo fajna maszyna, bardzo ładna. No i oczywiście najważniejsze, 50-lecie firmy Amtrak. Master American Railroads in the officially licensed game Train Sim World 2. Do tego pod spodem wszystkie dostępne platformy oraz adres do gry. Z tego co kojarzę, to ta linia kolejowa, ona się pojawiła w zeszłym roku. Ja ją w zasadzie kupiłem, ale szczerze mówiąc, to nie grałem ją zbyt często i zbyt obficie, że tak powiem. Dlatego przejedziemy się dzisiaj i zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Mamy drzwi otwarte, mamy podany tutaj nastawnik do przodu. Jeszcze raz muszę tu sprawdzić, hamulec jest ok. Światło mam tutaj włączone, są to te dwa białe reflektory z przodu. O, za dużo, za blisko. Te dwa białe reflektory z przodu to są właśnie te światła boczne, do którego jest włącznik tutaj. Syrena, dzwon. Dzwon będziemy wyłączać klawiaturą. Dobra. Możemy zablokować drzwi z lewej strony. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Ale to się okaże podczas jazdy. Dobra, drzwi zablokowane. Za 48 km mamy następny przystanek. Na, no nie wiem, stacja Road 128, tor drugi o 10.55. I tak też pojedziemy. Jako że ja nie ogarniam, co mówią te semafory tutaj w Ameryce, ponieważ ich system jest totalnie inny niż nasz europejski, dlatego zostawiam sobie włączone pomocniki, pomagacze, nazwij to jak chciej, który będzie mi mówił, jaki jest następny sygnał i z jaką następną prędkością będę mógł jechać. Inaczej się nie da przejechać tej linii kolejowej. Aż takim specjalistą nie jestem w liniach amerykańskich. Wyspecjalizowałem się w liniach niemieckich, wystarczy mi. Teraz jeszcze się uczę linii polskich, amerykańskich nie muszę. Dobra, luzujemy hamulec.
patrzymy, żeby hamulec wyluzował, to jest ten tutaj barometr. Jeżeli on, ta czerwona wskazówka opadnie na zero, jest hamulec wyluzowany. Zadajemy trochę mocy i ruszamy w drogę. Patrzymy jeszcze, mamy u góry zielone, możemy wyjechać. Tutaj też nasz system zabezpieczający nam będzie trochę pomagał. Jest to mniej więcej coś jak nasze europejskie ETCS. I dlatego będziemy wiedzieć, co się przed nami dzieje. Mówcie co chcecie, ale amerykańskie pociągi, obojętnie czy to są pociągi pasażerskie, czy to są pociągi towarowe, Amerykańcy mają niesamowitą syrenę. Ich syrena jest po prostu niesamowita. Ja w zasadzie mógłbym jechać całą drogę i całą drogę mógłbym trąbić. I szczerze mówiąc, przyznam wam się, że tyle co ja filmów o amerykańskich towarowych pociągach widziałem, oni to tam nie mają, oni się tam nie szczypią, nie? Jeżeli mają trąbić, to to robią. I to nie jest takie krótkie RP1 jak w Polsce przed przejazdem kolejowym, tylko oni tam naprawdę koncert robią swoją syreną. Patrzymy tutaj. 60 mil na godzinę, możemy jechać maksymalnie, droga przed nami jest clear, czyli czysta, niedługo będziemy mogli jechać 125 mil na godzinę. Patrzymy też na nasz prędkościomierz, 60 mil, nie zapominajcie, że jesteśmy w Ameryce, czyli tutaj na prędkościomierzu będzie wszystko w milach podawane, ale na naszym zwykłym prędkościomierzu, który mamy wyświetlony, będzie wszystko podane w kilometrach. Będzie to dla mnie łatwiej ocenić prędkość lokomotywy oraz dla was jako widzów będziecie po prostu bardziej poinformowani, z jaką aktualnie prędkością się poruszamy. Tak na szybkiego z mile na kilometry przeliczyć to no, nie jest zbyt fajnie. Dlatego zostawimy w taki to oto sposób tutaj oznakowane. Przed nami dalej, wolna droga. To jest chyba pociąg, albo to będzie pociąg regionalny, albo jakiś pociąg ekspresowy, to on na pewno nie jest, bo my jesteśmy pociągiem ekspresowym, ale to chyba będzie jakiś regionalny, albo jakiś podmiejski. Tych systemów semaforów nie bardzo rozumiem. Górne światło zielone, dwa dolne czerwone. Mógłbym nawet się skusić, że następny blok jest zielony, czyli jest wolny, jest clear, a dwa następne bloki poza tym wolnym po prostu są na zajęty. Ale niestety nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj głupot wam opowiadać, dlatego są to moje podejrzenia. Czy to prawda jest? Tego wam nie powiem. Dodatek ten wyszedł w zasadzie w zeszłym roku do Train Sim World 2. Jak już wspomniałem,
Train Sim World 2 zbierałem w zasadzie wszystkie możliwe dodatki poza Anglią. Także tych amerykańskich dodatków mam już trochę. Dodatki niemieckie, no to jak już sami wiecie, mam wszystkie. I przyznam, że jest to jedna z fajniejszych linii kolejowych, bo bardzo fajnie się ją jedzie i pociąg ten osiąga dość syte prędkości. Jest w stanie osiągnąć 200 km na godzinę i tą prędkość na pewno dzisiaj będziemy mogli, ach, mam 60, no to dobra, będziemy mogli na pewno, nie, do jesteśmy jednak za szybko, no dobra. Tak, 67, ojejku. Źle popatrzałem. Tam było 68 mil na godzinę, ja popatrzałem i myślałem, że jest 60. No dobra, w tym momencie możemy jechać 70. Ten system jest naprawdę bardzo fajny i ten system ze wszystkich linii amerykańskich widziałem w zasadzie widziałem tylko tutaj. W żadnych innych lokomotywach go nie widziałem, no ale poza tą linią kolejową, która jest faktycznie całkowicie linią pasażerską, no to są wszystkie inne linie, to są takie linie typowo towarowe, typowo ciężkie linie kolejowe, na których się tylko i wyłącznie towary przewozi. I ta linia w zasadzie jest jedną z linii, po której możemy jechać pociągiem pasażerskim. Niedługo ta linia będzie dopasowana do wymogów Train Sim World 3, czyli będzie tutaj dodane to takie specjalne oświetlenie pogody. Dynamiczną pogodę mamy tutaj w zasadzie, ale to niebo będzie zmienione, będzie pogoda dodana. Jak już wiecie, z tych nowych linii kolejowych, które mamy do tej pory wyszły, że ludzie parasoli używają, że po prostu całe oświetlenie będzie tutaj zmienione. Ta linia po prostu będzie niedługo dopasowana do wymogów Train Sim World 3 i na 100% wyjdzie pod koniec lutego do gry. W tym momencie będziemy mogli się rozpędzić do naszej prędkości maksymalnej. Nie zdziwcie się, tutaj mam dwa czerwone światełka. Mam tutaj wyłączone moje systemy zabezpieczające, ponieważ uważam, że bez doświadczenia z systemami zabezpieczającymi taki przejazd, no to nie byłby w zasadzie dobry. Ale tak jak już mówię, chciałem koniecznie zrobić kilka filmików na temat amerykańskich linii kolejowych i pomyślałem sobie, że właśnie zaczniemy od pasażerskiej linii kolejowej, od naszego sprintera, od naszej lokomotywy Amtrak, którą pojedziemy w kierunku Bostonu. Postaram się tutaj rozpędzić do prędkości maksymalnej. Mamy 39 km do następnej stacji. Daleko i niedaleko. Nie wiedziałem nawet, że Amerykańcy mają system podobny do naszego europejskiego ETCS-a. O, patrzcie, pokonałem 64 mile tą lokomotywą. To możecie zobaczyć, jak mało tą lokomotywą jeździłem. Dopiero 64 mile pokonałem. Jeżeli się przypatrzycie, to tutaj na torowisku leżą pośrodku, to chyba będą magnesy od tego systemu zabezpieczającego. Właśnie te magnesy na pewno mówią o tym, jaki następny jest semafor i z jaką maksymalną prędkością możemy jechać. O, tutaj właśnie się znajdowały lokomotywa pikła, że prędkość po prostu się zmieniła. No, jedziemy za szybko. To będzie mi tutaj trochę będzie mi ciężko tutaj ogarnąć te prędkości. No ale dopóki się nie wykoleimy,
dopóki nie dostaniemy nagłego hamowania. No nagłego hamowania to raczej nie dostaniemy, bo mamy wyłączone systemy zabezpieczające, ale dopóki się nie wykoleimy i nie przestrzelimy przez stację, bo to mi się też bardzo często zdarzało tutaj, to będzie po prostu wszystko ok. Dobra, VMAX 125 mil 201 km na godzinę. Bardzo fajnie to przeliczone jest. No dobra. Jak w każdym moim filmiku, przygotowałem również kilka technicznych informacji na temat tej lokomotywy, żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli, czym się poruszamy, co to jest za jednostka, czym się charakteryzuje. Mamy 34 km na te informacje, także kawałek drogi przed nami jest. Otóż poruszamy się lokomotywą Amtrak. Jest to model ACS64 AMTK, czyli Amtrak. I za tym skrótem jest jeszcze liczba 50, co oznacza, że jest to lokomotywa jubileuszowa na 50-lecie firmy Amtrak, na której mamy właśnie również przyklejone logo TrainSimWorld 2. I właśnie ta lokomotywa została tutaj do naszej gry wprowadzona. I lokomotywa ta jest również nazywana Amtrak City Sprinter, czyli szybkobieżny pociąg międzymiastowy. Budowana jest przez firmę Siemens Mobility w USA. Wykonano 70 egzemplarzy. Długość tej lokomotywy 20,3 metra, wysokość 3,8 metra i szerokość niespełna 3 metry, 2,98 dokładnie, jeżeli byście pytali. Waga tej lokomotywy jest 97 ton. Jest to bardzo ciężkie, jak dla mnie. Uważam, że to jest bardzo ciężka lokomotywa, ponieważ jest to lokomotywa, nie zapominajmy, czteroosiowa. 97 ton, no to wychodzi na ton 24,25 tony, nie? To jest 24 i ćwierć tony na oś, czyli na naszych polskich torowiskach, które są w niezbyt dobrym stanie, no to ta lokomotywa nie miałaby nawet szans wjazdu, nie? Chociaż podejrzewam, że w Niemczech na niektórych torowiskach również byłoby zabronione tej lokomotywie w ogóle wjeżdżać. Dlatego ciekawa masa, 97 ton, prawie 100 ton jak na lokomotywę czteroosiową, uważam dużo. Prędkość maksymalna tej lokomotywy 125 mil na godzinę, czyli 201 km. My się do 203 właśnie rozpędziliśmy, ale choćbym chciał tutaj nawet przepustnicę na maksa dodać, i tak już szybciej tą lokomotywą nie pojedziemy. Bardzo dobrze o tym wiem, już testowałem 203 km, 201, 203 km. I ta lokomotywa po prostu nie wyciągnie więcej. Moc lokomotywy maksymalnie 6400 kW, o Jezu, co to byłaby za lokomotywa. 6400 kW podczas jazdy, podczas przejazdu około 5000 kW, to jest taki ciągłe zużycie energii, ciągła moc, 5000, bardzo dużo. Ale muszę przyznać, że jak wszystkie lokomotywy Siemensa, to nie dziwi mnie fakt, że ta lokomotywa jest w stanie wyciągnąć 6400 kW. Porównując ją do innych lokomotyw Siemensa, na przykład Taurus, albo inaczej w Polsce Husarz, lokomotywa Siemensa, w Niemczech oznaczenie Baura jest 152, również ma 6400 kW siły pociągowej, mocy. Baura jest 189, multisystemowa lokomotywa Siemensa, która jest bardziej towarową lokomotywą niż pasażerską, również ma 6400 kW siły.
W zasadzie wszystkie lokomotywy typu Eurosprinter mają właśnie taką moc, taką siłę, nie, taką moc są w stanie osiągnąć. Siła pociągowa tej lokomotywy 320 kN. Ta lokomotywa jest w stanie więcej siły pociągowej wyciągnąć niż nasze tutaj europejskie lokomotywy, bo tutaj najczęściej w porównując je do niemieckich lokomotyw, czyli do lokomotyw, które ja najbardziej znam, no to 300 kN to tutaj najczęściej jest koniec, nie ma więcej. Więcej niż 300 kN wyciągają tylko niektóre lokomotywy towarowe, ale lokomotywy pasażerskie wyciągają tak 280-300 kN siły pociągowej. Także ta maszyna jest naprawdę niesamowicie silna, ale fakt, że to jest Amerykaniec, to też mnie to nie dziwi, no bo praktycznie wszystkie lokomotywy w Ameryce to są potwory, nawet lokomotywy pasażerskie, nie? Tutaj mamy żółte. Ops. Nie chciałem to, pomyliło mi się sterowanie z Simraila, jak wiadomo. Trochę mi się pomyliło. Ostatnio w Simraila za dużo grałem. Zaniedbując mój najlepszy, najpopularniejszy symulator, Train Sim World 3. Dzwonek wyłączymy. A, nie, dynamiczny, do przodu przepustnice. Dobra, lokomotywa, patrzcie, popatrzę jeszcze 15 km. Okej, jeszcze zdążymy. Lokomotywa jest zasilana prądem przemiennym o napięciu 25 tysięcy voltów 60 Hz, 12,5 tysiąca voltów 60 Hz oraz 12 tysięcy voltów 25 Hz. Dość nietypowe napięcie, jeżeli chodzi o lokomotywy, ogólnie o lokomotywy elektryczne w Ameryce. Ta lokomotywa ma taki multisystem wbudowany, ona obsługuje już kilka rodzajów tego napięcia, ale sam fakt, że oni jeżdżą na 12 tysięcy voltów 60 Hz i 25 Hz, no to mają takie napięcie w linii trakcyjnej, to jest takie dość nietypowe, porównując do naszych europejskich standardów oczywiście, nie? Lokomotywa jest wyposażona w dwa wózki, dwie osie na każdy, czyli osie, na każdą oś jeden asynchroniczny silnik trakcyjny. W zasadzie jest to lokomotywa budowana, uwaga, na platformie Vectrona, tyle tylko, że jest dopasowana do amerykańskich torowisk, do amerykańskich standardów. W zasadzie, jeżeli się popatrzymy na przednią część tej lokomotywy, ogólnie na kształt tej lokomotywy, to ta lokomotywa faktycznie Vectrona przypomina. I też nie dziwi fakt, że praktycznie ta lokomotywa, ja już tu zacznę hamować, żeby nie przestrzelić stacji. I faktycznie ta lokomotywa jest budowana przez firmę Siemens. Vectron jest również Siemensowy. Także wszystko tutaj do siebie pasuje. Ja już tu zacznę hamować, ponieważ wiem, że z 200 km na godzinę nie jestem w stanie w przeciągu 2 km wyhamować. Tutaj nam się pojawiło approach, czyli uwaga, na 30 mil. Przypatrzymy się tutaj, 76, 73. Do tych 30 mil dociągniemy. Restrict, czyli zajęty. Approach medium, dobra. Czyli już nie jest zajęty, dobra. Przejazd mamy podany. Przejazd, to chyba nawet nie jest semafor wjazdowy tutaj na tą stację. 45 mil, mogę jechać maksymalnie. Mam 44, no dobra, w porządku, to wygląda dobrze.
Muszę przyznać, że ostatnio w tej grze bardzo często przy każdym przejeździe mamy mgłę. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest spowodowane jakimś błędem w grze, ale nawet jak prywatnie sobie jeżdżę, jak prywatnie przejeżdżam jakiś przejazd, to najczęściej zamiast deszczu to mam mgłę. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Troszeczkę dziwne. Wręcz powiedziałbym nawet denerwujące. Ponieważ mgła w tej grze jest w zasadzie najgorszym stanem pogody. Ponieważ mgła tutaj bardzo silnie obciąża kartę graficzną i najczęściej są spadki FPS-ów właśnie podczas mgły. Z żadną inną pogodą ta gra nie ma problemu, ale właśnie z mgłą, no to najczęściej mam tutaj przycinki, spadki FPS-ów. Pomimo to, że mam bardzo silny komputer, ale jednak ta gra, ona jest w zasadzie bardziej zoptymalizowana niż Train Sim World 2. Ale ona ma swoje problemy. I jak w każdym przejeździe, mgła w magiczny sposób po prostu się rozpływa. Mamy piękną, słoneczną pogodę, no w zasadzie nie bardzo. Jest troszeczkę pochmurno, ale w magiczny sposób poprzez pstryknięcie palców można tutaj zmienić stan pogody z mgły na pogodnie. W zasadzie powinienem jechać 30 mil na godzinę, ale kurde, coś mi się nie wydaje. Coś tutaj... Już jesteśmy i tak minutę spóźnieni, także coś się tutaj nie... Coś tu nie pasuje po prostu, ale po prostu nie mogę wam też wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Po prostu nie znam ich systemów zabezpieczeń, nie znam ich systemów semaforów. Wiem, że podczas tego przejazdu będziemy musieli kilka razy czerwone światło skonsultować z dyżurnym ruchu. Właśnie chyba teraz będziemy musieli to zrobić. Mamy tu czerwone za 500 metrów. Zapytamy się. Kontynuuj zjazdę z nakazaną prędkością. Dobra. O nie, 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 nie ten dynamiczny. To też jest źle. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ zauważcie, że u nas w Europie albo w Niemczech najczęściej, w zasadzie nie, w polskich lokomotywach też tak jest, że przepustnicą hamuje się od przodu do tyłu. Po prostu zadaje się od przodu do tyłu siłę hamowania, a tutaj jest od tyłu do przodu. Tutaj jest w drugą stronę hamulec zespolony. Tutaj po prostu w drugą stronę się hamuje. W zasadzie za tą wajchę od hamulca zespolonego on nie ciągnie się dodając siły hamowania, tylko się pcha dodając siły hamowania. Nie wiem jak wy, ale ja każdy czerwony semafor jak widzę i na niego jadę, to po prostu aż mi się włosy na głowie jeżą. To nie jest Train Simulator Classic, gdzie można było przejechać przez czerwony semafor bez żadnych skutków. Tutaj jak się przejedzie przez czerwony semafor, to od razu wywala z gry, koniec scenariusza, dziękuję, do widzenia. Dlatego tutaj na tym przejeździe to jak go jechałem, jak go ćwiczyłem, to muszę przyznać, że tutaj kilka razy musiałem zapytać, czy mogę to czerwone światło przejechać, ale za każdym razem mam takie niezbyt przyjemne uczucie, widząc, że mam czerwone przed sobą, muszę przez to czerwone przejechać. Mamy lekkie spóźnienie. 3 minuty. Chwila koncentracji, ponieważ naprawdę nie chcę przestrzelić przez tę stację.
Jedyne, co mi się jeszcze podoba w tej lokomotywie, to wyluzowanie składu. Praktycznie po tym, jak ustawimy hamulec zespolony w pozycję do jazdy, skład jest w przeciągu kilku sekund wyluzowany. Można dodawać mocy, można jechać dalej. Nie trzeba nie wiadomo ile czekać, aby wyluzować skład. A, kompresor słychać? Bardzo fajnie. Bardzo dźwiękowo jest ta lokomotywa dość fajnie zrobiona. 14 metrów jeszcze zostało, ale nie jest to źle. Otwieramy drzwi z prawej strony. Mogę tu zrobić tak, jak to jest w tym? A nie, nie mogę. No, okej. No to wyjdźmy tak, zobaczmy. Chciałem wystawić głowę za lokomotywę i po prostu tak jak w niemieckich lokomotywach to można zrobić, wystawić głowę przez okno i po prostu patrzeć, czy wszystko na peronie odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, czy ludzie po prostu sobie krzywdy nie robią, czy po prostu wsiadają i wysiadają. Ale w tej lokomotywie widocznie się tego nie da zrobić. Nic nie szkodzi, popatrzymy sobie tak po prostu. Tutaj jeszcze raz rzućmy okiem na logo gry Train Sim World 2. Zastanawiam się, czy ta lokomotywa jeździ do dzisiaj. Ja w zasadzie znalazłem tylko kilka informacji na temat tej lokomotywy na stronie Dovetail Games, czyli producenta gier właśnie z serii Train Sim World. Ale tam były tylko kilka zdjęć na temat tej lokomotywy. Podczas produkcji nie wiem, czy ta lokomotywa do dzisiaj jeździ. Musiałbym popatrzeć, musiałbym poczytać, ale podejrzewam, że jeżeli linia kolejowa właśnie do Bostonu zostanie wprowadzona, zostanie poprawiona do standardów gry Train Sim World 3, to na pewno się tą lokomotywą i na pewno tą linią kolejową przejedziemy się, ponieważ ci, którzy kupili ten dodatek gry, update linii kolejowej dostaną za darmo, co mnie bardzo cieszy. Dobra. Luzujemy hamulec. Hamulec wyluzowany. Prawie. Czerwona strzałka musi być tutaj na zero. Tutaj jest brake cylinder, czyli cylinder hamulcowy i tutaj jest na pewno zbiornik główny. Bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo mi się podoba. To elektronicznie, te elektroniczne manometry. U nas w lokomotywach są jeszcze stare takie analogowe. W Ameryce, jak już widać, poszli z postępem i zrobili elektroniczne, wyświetlane właśnie na displayu przed maszynistą. Mamy przed sobą clear, czyli droga jest czysta. Wow, te dźwięki, jaka ta lokomotywa wydaje, po prostu super. Uwielbiam dźwięki jakichkolwiek silników. I właśnie słychać tutaj moc tych silników, jak one się załączają. Na pewno to były jakieś wentylatory silników trakcyjnych, ponieważ każda lokomotywa potrzebuje właśnie takich wentylatorów. Możemy jechać VMAX 16 km do stacji w Bostonie. Rozejrzyjmy się jeszcze po tej lokomotywie, ponieważ pulpit tej lokomotywy się troszeczkę różni od naszego. Jednym okiem będę się patrzał tutaj na odległość, drugim okiem na prędkość. Powinniśmy dać radę. Dobra, co tutaj mamy? Lewy pulpit, lewy wyświetlacz, MCB, Main Circuit Brake, czyli wyłącznik szybki jest closed, czyli jest załączony. Pantograf forward, przedni pantograf jest opuszczony. Tylny pantograf air, czyli rear, jest podniesiony. 25 kV 60 Hz jest napięcie w sieci. Tutaj są hamulce cut-in, czyli wszystkie hamulce są załączone. Train brake released, czyli hamulec zespolony jest wyluzowany. Tutaj są różne kontrolki, ATC access,
ACSES, to jest jakiś skrót od tego całego systemu zabezpieczającego, jest na czerwono, ponieważ ja osobiście mam wyłączone systemy zabezpieczające. Tutaj muszę chwilę uważać, tu niby pokazuje mi, że droga jest clear, ale tutaj mam ostrzeżenie o semaforze, który jest żółty. Żółte u góry, zielone na dole mrugające. Bardzo by mnie interesowało znaczenie tych semaforów. Naprawdę chętnie bym dowiedział się, co te różnego rodzaju lampki, w jakiej kombinacji co oznaczają. Zobaczę, jeżeli mi się uda zrobić następny filmik na tej linii kolejowej, to postaram się jeszcze troszeczkę informacji właśnie na temat ich semaforów pozbierać. Zobaczę, co się da zrobić, ale jak na razie musimy zakończyć ten przejazd. Mamy 11 km jeszcze. Tak, zostawmy. No dobra, co tu mamy? To jest radio. Można się tutaj skontrolować. Ach, tu się z sygnalistą, z dyżurnym ruchu kontaktuję. Myślałem, że muszę tutaj na słuchawkę kliknąć, a tutaj na guzik mogę. Okej. To będzie na pewno coś od klimatyzacji. Ogrzewanie kabiny, cup heater, czyli ogrzewanie kabiny. Tutaj jest wyłącznik emergency, czyli awaryjny. Cały czas obserwuję. Tutaj jest oświetlenie pulpitu i konsoli. Można sobie włączyć konsolę, pulpit i tak dalej. To jest bardzo fajne, bardzo przydatne, jeżeli jedziemy nocą. Bardzo ładnie jest to tutaj w sumie oświetlone. Oraz taka ciekawostka, światła z przodu w tej lokomotywie, one świecą na taki zimny biały, taki LEDowy ten kolor jest. To jest tak jak w samochodach mamy stare żarówki, które świecą na taki ciepły, biały kolor. A ta lokomotywa właśnie, jej reflektory świecą na taki biały, ale taki zimny kolor. Taki fajny, nowoczesny kolor. Zastanawiam się nawet w tym momencie, czy tam są LEDowe żarówki zainstalowane, czy po prostu są jakieś specjalne światła. Tutaj jest kombinacja górne pomarańczowe, dolne zielone. Kurde, ja tutaj wezmę przepustnicę, ustawię na zero. Medium approach, dobra, musimy przyhamować. A, czekajcie, chyba już wiem, co się święci, co te sygnały mówią. Zaraz wam powiem, tylko wyhamuję do 30 mil na godzinę. Małe przycięcie, ale jakby nie patrzeć, jest to gra z systemu jeszcze Train Sim World 2, ta mapa w zasadzie ona tutaj działa na tej nowej grze, ale to jest stara mapa jeszcze, dlatego ona jeszcze czasami przycina. Otóż, jeżeli świeci się górne zielone i dwa dolne czerwone, to tutaj wyświetla się clear. Jeżeli jest górne pomarańczowe i dolne jest zielone, to tutaj się wyświetla pomarańczowe i zielone, czyli to jest no taką, tutaj też specjalną nazwę miało. I przed chwilą miałem wyświetlone na semaforze górne pomarańczowe i dwa dolne czerwone, czyli pojawiło się approach. Czyli w zasadzie kombinacja tych trzech semaforów to jest właśnie to restrict, approach, clear i tak dalej. Bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Patrzę, czy tutaj semafora nie ma, bo tutaj... A, tutaj gdzieś był. A, to nie był semafor, tylko to były magnesy od ETCS-a. Wiecie, o co mi się rozchodzi, od tego ich systemu zabezpieczającego. Ich niego. W
Skontaktujmy się z sygnalizacją, kontynuuj jazdę z prędkością nakazaną. Czyli będę mógł ten czerwony semafor, który się przed nami znajduje, będę mógł minąć. My się tutaj już pomału do Bostonu zbliżamy, dlatego nasza maksymalna prędkość też nie jest taka zadziwiająco duża. Tutaj nawet jest restrict, czyli powinniśmy jechać 20 mil na godzinę. No, ja to troszeczkę tutaj przehamuję. A, widzicie, approach medium to się nazywa, jeżeli jest górne pomarańczowe i dolne zielone. Aż mnie ciekawi, no... Postaram się poszukać jakichś informacji na temat ich semaforów, bo samego mnie ciekawi, co właśnie te semafory oznaczają. Dobra, tutaj mamy żółte u góry i czerwone pomarańczowe i na dole żółte u góry, na dole czerwone, powinno się pojawić tylko approach. A, widzicie, czyli jednak mam rację. No dobra, dobrze wiedzieć. 2,2 km. Do stacji w Bostonie. Takie typowo amerykańskie drapacze chmur po lewej stronie. Kwadratowe biurowce. Ale przyznam, że sam krajobraz tej linii kolejowej jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Czy jest jeden do jednego odzwierciedlony, tego niestety wam nie powiem. Ameryka to raczej nie jest kraj, do którego się wybieram i w którym byłem. My tutaj w zasadzie mamy dojechać na stację w Boston, ale nie chcę też tutaj zbytnio szybko jechać. Ponieważ jeden przejazd z czerwonym światłem na końcu mi już w zasadzie wystarczy. Ostatni przejazd wykonany lokomotywą klas 66. Jechałem po prostu cały czas i na koniec dostałem czerwone, ponieważ nie umiałem zapanować nad lokomotywą. Jeden przejazd mi wystarczy. Odrzucono, czekaj na zmianę sygnału. Tu się musimy zatrzymać. Zacznijmy już hamować. Za 600 metrów. Wyhamujemy. Ale ciemno. Nic przed nami nie widać. Widać tylko, jak leci sobie kabel po suficie i prawą ścianę. Ach, my się tu musimy zatrzymać. Okej. Faktycznie. Zatrzymamy się tutaj, mamy dalej 2 minuty spóźnienia, 2,5, w zasadzie troszeczkę nadrobiliśmy. Delikatnie sobie tutaj podjedziemy do peronu, delikatnie się tu zatrzymamy, bez stresu, bez niczego. Po prawej stronie nawet możemy zobaczyć odliczanie tutaj do czerwonego semafora. To już się zwolniło. Okej. Otwórz z prawej. Wyjazd ze stacji mamy podany. Bardzo dobrze. Amtrak. Wypuścimy ludzi. Lokomotywa numer 662. Amtrak. Jest taką typową amerykańską lokomotywą pasażerską. Tutaj właśnie w tym momencie nawet zauważyłem, stąd nie widać, ale jak tutaj popatrzymy, to ta lokomotywa ma nawet lusterko, żeby maszynista mógł do tyłu zobaczyć, czy pasażerowie już wysiedli i ci, co mieli wejść, weszli. I czy może maszynista po prostu zamknąć bezpiecznie drzwi. I co mi się tutaj jeszcze rzuciło w oczy? Popatrzcie na wysokość pantografu. Ten pantograf jest tu gigantyczny. On się może bardzo wysoko rozłożyć.
Czyli linia w Ameryce na pewno leci na wyższej wysokości niż nasze europejskie linie kolejowe. Niż praktycznie trakcja u nas w Europie. Oj, patrzcie. Kolejny Amtrak. O, chciałem w drugą stronę odwrócić. Kolejny Amtrak, kolejny Sprinter pojechał tym razem w drugą stronę. Zamykamy drzwi, zablokuj wszystko. Wschodnia granica, jedź przez lokację. O, może bym tak najpierw hamulec wyluzował. Patrzymy, czy cylinder hamulcowy się wyluzuje. Czy jest już na zero, dodajemy moc. Ojej, a mnie w nosie zakręciło. Dźwięki tej lokomotywy naprawdę są niesamowite. Posłuchajmy, jak się te silniki załączają. Restrict. Odrzucono brak dostępnej trasy, czyli na następnych światłach się musimy zatrzymać. Okej. Nawet się nie rozpędzam bardziej. 45 km na godzinę albo 28 mil, czyli 30 mil maksymalnie można tutaj jechać. Nawet do 20 musiałbym przyhamować, ponieważ mamy semafory na tak zwany... Nie, następny blok jest tak zwany restrict, czyli jest zajęty. I nie wolno nam na niego wjechać. A chodź, dojedziemy do tego semafora. Muszę zobaczyć, w którym on jest miejscu. Tam widzę, że pociąg przejeżdża. Tutaj są semafory wjazdowe na stację w Bostonie. Mogę już jechać? Nie, odrzucono. Dalej odrzucono. A! Właśnie nas wpuścili na stację, ale nie wolno nam jechać szybciej niż 15 mil na godzinę. Zanim się jednak z wami pożegnam, posłuchajmy tej niesamowitej syreny w tej lokomotywie pasażerskiej. Tutaj mamy semafor wjazdowy. Jeżeli byłyby dwie kropki w poziomie, nie moglibyśmy przejechać. Są teraz dwie kropki ukośne. Tutaj szybko nie możemy jechać ze względu na to, że stacja w Bostonie jest stacją czołową, czyli praktycznie wjeżdżamy na ślepy tor, który prowadzi tylko i wyłącznie do peronu. Jeżeli byśmy jechali za szybko, moglibyśmy wjechać po prostu w kozła oporowego, który stoi na końcu tej linii kolejowej, tego dworca. Pomalutku będziemy wjeżdżać na stację. Patrzcie, ile tu jest rozjazdów. Ja nie mogę, kurde. Ta stacja jest naprawdę gigantyczna. Kilka tych takich śmiesznych fioletowych pociągów też tam stoi. Praktycznie gotowych do odjazdu. Ale rozjazdów to tutaj jest niesamowita ilość. No ale co się spodziewać? Boston jest jednym z największych miast w Ameryce. I taki też potrzebuje dworzec kolejowy. Tu teraz pójdzie w prawo, na nasz peron, na nasz tor przy peronie. Tor 8. W tle słyszymy piłowanie szyny. Dzieje się tak, jak krawędź obrzeże, w zasadzie koła, dociska mocniej do główki szyny i w ten właśnie oto sposób powstaje taki dziwny dźwięk. To właśnie
Piłowanie szyny najczęściej pojawia się w bardzo ostrych zakrętach, kiedy obrzeże obręczy dociska bardzo mocno do główki szyny. Chwila koncentracji. Jak widać, zbliżamy się do końca peronu. Żebyśmy tutaj przypadkiem nie przestrzelili, nie przypadkiem nie wrąbali się w końcówkę peronu. Track 8, czyli tor 8. No dobra. Możemy pomału hamować. A, dobra. Myślałem, że nie załapię, że będę musiał jeszcze podciągnąć. Otwieramy drzwi z prawej strony. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Dojechaliśmy do Bostonu naszym super Amtrak Sprinterem. Naszą lokomotywą Siemensa. Ja się będę z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, żeby innych filmików na temat symulatorów kolejowych nie przegapić. Jeżeli macie coś fajnego do powiedzenia, jeżeli chcecie się podzielić swoją opinią, zapraszam do komentowania. Na każdy komentarz na 100% odpowiem, na każdy komentarz na 100% zareaguję. My jesteśmy w Bostonie, nasza jazda dobiegła końca. Ja się z wami jeszcze raz żegnam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!